Mamo Sosia, zobaczymy jak długo. Może tym razem mi się uda go wyholować, bo ostatnio coś nie mam szczęścia. Damy mu jak poszaleje, aby był dobrze zapięty. To jest najważniejsze. Jak będzie dobrze zapięty, to nie jest to duża sztuka, ale... Pięknie. Pięknie walczy. To kocham najbardziej w tych rybach. One walczą do końca. Jest to zajebiste. Aby tylko był podczepiony dobrze, to może mi się uda go wyholować. Ona płynie sobie. Bo inaczej jej nie wyciągnę. Inaczej by była ryba stracona, chociaż wczoraj miałem, przybiłem piątkę z rybą i też poszła. Wiesz co, ja się tak zastanawiam grubo nad takim małym podbieraczkiem, wiesz? Aby lądowanie było dobrze, to wyholujemy. Kurna, już myślałem, że nie ma łosi w naszym stawie. A to mówię, jakieś jeszcze pojedyncze sztuki. No, codziennie po jednej mam, tylko no widzisz, no. Jak masz jedną, to się stresujesz i zaraz ona ucieka. No. Widzisz, tak bym ją szybko wytego, ale... A samiec, to jest samiec, panie. No taki kurwa, myślę, że około 2 kilo max, no nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze. Nie chcę dać ujarzmić. No, ale fajna rybka, no. Szkoda, że ich tutaj już nie ma. To było najpiękniejsze łapanie w moim życiu, na które czekałem rok. Zawiniętą marzyłkę, może zaraz spaść. Ale nie mogę go w żaden sposób tu wziąć. Chodź, chodź, nic ci nie zrobię. Jest zawinięty żyłką, może w każdej chwili prze tego. Jeszcze przez chwilę. Aj. I tak to właśnie się kończy. Na szczęście udało się. Zobacz, jak był zawinięty dookoła, widzisz? Podaj mi rękę, podaj mi rękę może. Łosoś, no. Łosoś, tu Marek jest. Samiec. Mój staruszek. Ała, ała, kurwa, wbił mi. Już po boblera w łapę, dobra.
Człowieku, weź odchać tego woblera. Masz szczypce. Dobra. No masz. O nie, niestety ja muszę. Ja mam tak hak wbity, że... Stal? Dobra, nie mogę gadać, szybko. Weź ten, weź mi. Odciąć to? Nie. Nożyczki weźmy teraz. Masz nóż. Nie, gdzie będę?